trudno byłoby znaleźć piękniejsze miasto niż Warszawa. W pierwszych tygodniach wiosny 1936 roku. W Dessau, gdzie studiowałam architekturę, zapach bzów zdecydowanie nie mieszał się z zapachem wolności, tak jak tutaj. Życie tka niezliczone wątki. Nić snującą karierę w Niemczech przecięłam sama, a gdy urodziła się Kasia, zerwała się inna, łącząca mnie z rodzicami. Nie byli w stanie pogodzić się z tym, że z pewnych względów nie chcę, nie mogę związać się z jej ojcem. Wystarczyło, że byłam ja i że była Kasia. To my, we dwie, zaczęłyśmy nowy wątek. Szalom! Warnik, życie cię nęciło. W przygodzie poszłaś na spotkanie. Już cię ruszyła nasza miłość. Traciłaś już sentyment dla niej. A dziś tu żyjesz już inaczej. Wiem jednak, że ty nieraz tęskno. Ty nikt nie widzi, często płacze. Salka? Dziękuję. Proszę pani! Tada! Panio! Już nie spotkasz miłości serdeczniejszej od mojej. Już nikt ci nie da. No wreszcie! Mam coś dla ciebie, ale tylko jeśli byłaś grzeczna. Przecież ja zawsze jestem grzeczna.